Jesteśmy chwilę po konferencji prasowej przed Mistrzostwami Europy w Sumo, które odbywają się w Warszawie. Może Pan przedstawi nam sytuację, bo dowiedzieliśmy się właśnie na konferencji, że jest to sytuacja wyjątkowa. Tak, ponieważ te Mistrzostwa Europy Seniorów i Młodzieżowców w tym terminie były zaplanowane do organizacji na Krymie. Oczywiście ta sytuacja, która się wydarzyła i istnieje w tej chwili, uniemożliwiła tą organizację na tamtym terenie. Władze międzynarodowe sumo przeprowadziły szybko konsultacje wśród swoich członków w Europie. No i niestety nikt nie chciał się podjąć, żeby w ciągu miesiąca zorganizować te mistrzostwa. Ponieważ Polski Związek Sumo i ja osobiście w Warszawie, w Wawrze, no, w osiedlu Fanenica, w tym samym miejscu, przy ulicy Poezji 5, organizowałem 4 lata temu Mistrzostwa Świata Seniorów i Juniorów, w ubiegłym roku takie same Mistrzostwa Europy Seniorów i Młodzieżowców, no to byłem jedyną osobą, która podjęła się tej organizacji. No i próbujemy, no, dzięki przychylności władzom dzielnicy Wawer, miasta stołecznego Warszawy i pani prezydent Gronkiewicz-Waltz, ta impreza odbędzie się. Sądzę, że uda nam się. No, mamy doświadczenie i chęci, żeby to zorganizować. Oczywiście to jest i wyróżnienie, ale ta sytuacja zmusiła nas do organizacji w tak krótkim czasie. Rozumiem, że to jest ekstremalna sytuacja, w której sport jest blokowany przez politykę. Czy w Polsce była taka sytuacja, aby przez polityczne niesnaski czy polityczne jakieś rozgrywki zablokować imprezy sportowe? No tutaj groziło nam, że ze względów organizacyjnych ta impreza się mogła nie odbyć. No, tak jak powiedziałem, no, podjąłem się tej organizacji, ale chciałbym zaznaczyć, i co będzie takim smaczkiem tych mistrzostw, że w Europie najsilniejszymi reprezentacjami to jest reprezentacja Rosji i Ukrainy. Także te pojedynki będą bardzo zażarte, ale na pewno w duchu sportu. Chcę tutaj podkreślić, że w sumo w tej sztuce walki to no, głównymi takimi elementami to jest honor, szlachetność, uczciwość w podejściu do walki, gdzie no, to jedność ducha, ciała i umysłu jest dominujące. Także oprócz sportowej, wielkiej, na wysokim poziomie rywalizacji nie spodziewam się najmniejszego wpływu polityki, ponieważ to są zawodnicy, którzy znają się od lat, walczą i są przepojeni duchem szlachetności, duchem sumu.